Plansza, organizatorzy zapraszają. Napisy. Na trzecie spotkanie tematyczne z cyklu Moja droga do Norwida. Z prawej strony szkic z wizerunkiem Cypriana Norwida. Napisy. Eliza Kiepura i Karol Samsel w rozmowie pod tytułem Norwid na barykadzie. Początek transmisji online, godzina 17. Szkic przedstawiający Cypriana Norwida. Loga. Powiat Wołomiński, Fundacja Muzeum Norwid, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie, WWL24. Napisy. Już się tak czystuję. Ruszamy. Okej. Plansza z dwoma ekranami. Z prawej strony kobieta w okularach z włosami do ramion. Z lewej strony mężczyzna, włosy krótko przycięte. Zaczynam. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w imieniu starosty wołomińskiego, pana Adama Lubiaka oraz dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Heleny i Stefana Nasweterów w Wołominie, pani Joanny Chołubickiej, na trzecim spotkaniu w ramach cyklu Moja droga do Norwida. Wydarzenie jest organizowane w partnerstwie z Fundacją Muzeon Norwid. Transmisję prowadzi dla Państwa portal WWL24. Proszę Państwa, spotykamy się w niekonwencjonalnych okolicznościach, mimo trudności na zewnątrz, ale tak samo serdecznie jak i w czasie rzeczywistym zachęcamy Państwa do dzielenia się wrażeniami z naszej rozmowy i umieszczania pytań na czacie, który towarzyszy naszej transmisji. My o tych pytaniach będziemy powiadamiani i będziemy usiłowali na nie satysfakcjonująco, mamy nadzieję, odpowiedzieć w finale naszej dyskusji. Postaramy się w każdym razie to uczynić. Mam wielki zaszczyt i radość w sobie, że mogę przywitać panią Elizę Kiepurę, doktor nauk humanistycznych, koleżankę, literaturoznawczynię, a zarazem specjalistkę psychologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Eliza Kiepura jest autorką książki, to jest dysertacja doktorska pani Elizy poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. W oparciu o ten doktorat z 2014 roku powstała książka, do której lektury Państwa zachęcamy, odsyłamy. Książka pod tytułem W czasie poza czasem. Krzysztof Kamil Baczyński a koncepcje sztuki wyrastające z nauk przyrodniczych. Dzisiejszym tematem jest fraza, formuła Norwid na barykadzie, ale oczywiście pod tą metaforą kryje się pewien zasób znaczeń, pojęć, symboliki, też pewien rodzaj eksperymentu myślowego, być może ryzykownego, bo czy rzeczywiście Norwid i barykady? Wiemy o tym, że doświadczenie wojny poecie było nieobce, ale w tym kontekście, w którym dzisiaj chcemy Norwida umieścić, to znaczy w pewnym przymierzu z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, jego poezją, wierszami, wyobraźnią poetycką, słowo barykada oznacza coś niezwykle wyrazistego i jednoznacznego. Okaże się, czy zdołamy Państwu o tym opowiedzieć w sposób zadowalający. Relacja Norwid Baczyński, doświadczenie wojny oraz zadania, jakie spływają na poezję i sztukę w sytuacji, w której grzmią działa. Tak? Inter arma muse silent. Słyszymy po wielokroć w podobnych sytuacjach. Norwid ani Baczyński nie milknął. I o tym również chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Ja przypomnę na początku, Elizo, jeżeli pozwolisz, Sąd Klasyka, czyli Kazimierz Wyka. To jest zupełnie naturalna, encyklopedyczna informacja dla Państwa istotna. Wygląda, że zimą 1941-1942 roku musiała nastąpić intensywniejsza i dotrwałego przyswojenia prowadząca lektura Norwida, pisał Wyka. To był właśnie ten moment. Dziwny zaiste poemat o Bogu i człowieku, zaś w nim historia nie mniej dziwna o rzeźniku Janie, to przecież wariacja na temat Kwidama Norwida. Bez tego poematu w małym stopniu zrozumiała.
Dalej Kazimierz Wyka wskazuje, że we wspomnianym tu poemacie o Bogu i człowieku odnajduje echa innego ważnego wiersza Norwida, monumentalnego, bema pamięci żałobnego rapsodu, i w ten sposób wprowadza nas w klimat dzisiejszej refleksji. To rzeczywiście są istotne konteksty. To moje pierwsze pytanie, Lizo, może na kanwie refleksji Wyki. Jakiego Norwida mógł Krzysztof Kamil Baczyński czytać, nie tylko wtedy, zimą 1941-1942 roku? Jakie utwory, twoim zdaniem, mogły być mu bliskie? Z całą pewnością takimi sygnałami czy śladami lektur Norwida są motta, którymi Baczyński opatrywał swoje wiersze. Natomiast, czyli na pewno chociażby na zapytanie, dlaczego w Konfederacji odpowiedź, tak, czy epos nasza. Natomiast trudno myśleć o tym, że Baczyński by poematów Norwida nie znał, bo o ile utarło się tak za cytowanym tekstem Kazimierza Wyki przyjmować, że takie gruntowne przyswojenie sobie i gruntowna lektura Norwida to jest przełom 1941 i 1942 roku u Baczyńskiego, to motta do jego wierszy pojawiają się już w 1938 roku, w 1939. Więc jak się przeczyta taki wiersz pod tytułem Bohater, przepraszam, posąg, bohater jest późniejszy i też jest inspirowany Norwidem, ale ten posąg jest taki bardzo ważny, to jest juwenilijny wiersz, jeszcze no, taki bardzo młodzieńczy, ale w nim też słychać pogłosy i Kwidama, i no, w ogóle takiej ideowości czy systemu wartości, które są bliskie Norwidowi. Podobne widzenie procesów historycznych, podobny krytycyzm. Znaczy widać, że Baczyński już Norwida czyta, i to z dużym zrozumieniem. I to nie dziwi, dlatego że wiemy, że no, w domu Baczyńskich Norwid był ceniony przez jego ojca Stanisława Baczyńskiego, krytyka literackiego. Nawet niektóre pisma swoje krytyczne Stanisław Baczyński też zaczynał od cytatów z Norwida. A biorąc pod uwagę informacje, one oczywiście to są fragmenty wspomnień, więc możemy troszkę jak z puzli czy z mozaiki układać sobie ten obraz relacji Baczyńskiego Krzysztofa ze swoim tatą, z ojcem, no to jednak można sądzić, że młody Baczyński czytywał pracę ojca, że ich ścieżki lekturowe były podobne. Zresztą pani Stefania Baczyńska też Norwida ceniła, bo legenda głosi, chociaż jedna z legend, i pewnie norwidolodzy się do niej uśmiechną, a inni mniej, że to imię Kamil miało być po Norwidzie, tak? Ale gdyby nie te tradycje norwidowskie domu Baczyńskich, to pewnie takich pomysłów by nie było, bo wydaje się, że jednak nie po Norwidzie to imię, to już dygresyjnie, ale z całą pewnością, tak, to w domu Baczyńskich Norwid był znany i Baczyński musiał go znać już od wczesnych szkolnych lat. Wracałem do książki Stanisława Baczyńskiego, tej najsłynniejszej krytyczno-literackiej, Syty Paraklet i Głodny Prometeusz. Kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy, żeby sprawdzić, czy Norwid jest tam obecny i w jakim stopniu. I zdumiało mnie, że ojciec Krzysztofa Kamila sięga do bardzo wyszukanych źródeł, to znaczy cytuje wykłady Norwida o Juliuszu Słowackim, cytuje jego wykład poświęcony Bogu Rodzicy, średniowiecznej pieśni polskiej. Między innymi to pokazuje, jak wyszukany sposób Norwid był w tym domu obecny. Chciałem zapytać zatem o relację Krzysztofa Kamila z ojcem, bo nie wiem, czy ta wspólnota z Norwidem była do utrzymania. To był kilkunastolatek. Kilkunastolatek, ale niezwykle dojrzały. To jest coś, co no, moja fascynacja Baczyńskim sięga też młodych lat, bo szkolnych, ale mimo tego, że już no, niestety sporo lat minęło od tamtego czasu, to jest zadziwiające, jak ten młody chłopak był spójny i dojrzały w swoim kształtowaniu obrazu świata.
bardzo taka ciągłość widoczna w wierszach, słyszalna w jego wypowiedziach poetyckich, dotycząca rozumienia procesów dziejowych, ale też taki krytycyzm. I to jest, myślę, coś, co z ojcem go bardzo łączyło, coś, co wyniósł z domu i na czym mogli budować ten wspólny grunt. Baczyński był od samego początku, to znaczy jeszcze trudno w ogóle mówić o młodym Baczyńskim, bo on do końca, on zginął jako bardzo młody człowiek. Natomiast myśląc sobie o gimnazjalnym Baczyńskim, wtedy, kiedy zaczynają już znowu z ojcem mieszkać, bo przez dobrych kilka lat pan Stanisław Baczyński nie mieszkał z żoną i z synem, ale w momencie, kiedy ich drogi znowu się schodzą i stają się wspólne tak na co dzień, kiedy łączy ich codzienność, to zwłaszcza ze wspomnień Edmunda Semila, które zostały zamieszczone w książce Żołnierz poeta czasu kurz. Tam jest taki, to jest najbardziej taki informacyjny. To był nauczyciel francuskiego, Baczyńskiego, tak. Edmund Semil. Tak, tak. Przyjaciel ojca, który bywał w domu Baczyńskich, i on właśnie opisał, tak jak on oczywiście pamięta, to jest jakieś przefiltrowanie informacji przez jego wspomnienia, przez jego też percepcję. Ale Baczyński żywo dyskutował z ojcem. Dyskutował z ojcem na temat tego, co się aktualnie działo w społeczeństwie, na temat kwestii studentów żydowskich, antysemityzmu. Baczyński bardzo też w tych tradycjach po ojcu, lewicujący, od początku zaangażowany w taką działalność też quasi-polityczną w takich kołach młodzieży wokół najpierw PPS-u, tak, potem on się w ogóle przez moment nawet za trockistę uważał, szybko mu to przeszło, ale no zdecydowanie było mu bliżej na lewo niż do nurtów nacjonalistycznych. I on o tym z ojcem rozmawiał, mało tego, kłócił się wtedy, kiedy sam aktywnie uczestniczył w różnych protestach albo pomagał robotnikom, a ojciec był w domu i jeśli wierzyć Semilowi, to te ich dyskusje były bardzo żywe i takie troszkę nawet obarczające ze strony Baczyńskiego pokolenie ojca. Dlaczego tutaj nie zostało zrobione więcej? Jak to jest możliwe, że tak wyglądają procesy społeczne, jak wyglądają. Więc myślę sobie, że te dyskusje, patrząc na też tradycje literackie tego domu, pewnie były z odwoływaniami do literatury i Norwid, no raczej możemy stawiać taką hipotezę, chyba dość śmiało, że był obecny w tych rozmowach. Wspomniałaś o kwestii żydowskiej, istotnej dla dorastającego Baczyńskiego. To swoją drogą zdumiewające, że w tych licznych mottach, które jednak ograniczyły się do tego etosu rycerskiego i szlacheckiego, wielokrotnie przez Norwida przepracowywanego, wspomniany był wiersz Epos Nasza, że w tych mottach, bo Baczyński umieszcza Norwida w swoich wierszach częstokroć poprzez motta, że w tych mottach nie ma motta do Żydów polskich, do wiersza Żydowie polscy. To wiersz, który odnosił karierę w literaturze jidyszowej. Wiemy, że skądinąd wiemy, że twórczość Suckewera na przykład, czy w ogóle dla nich właśnie za sprawą wiersza Żydowie polscy, Norwid był patronem ich ruchu modernistycznego. U Baczyńskiego tego rodzaju odwołań nie znajdziemy, ale też i nie ma chyba tematu żydowskiego inaczej zaakcentowanego niż w sposób ezopowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jeżeli się Baczyńskiego czyta, mnie się wydaje, to jest takie bardzo subiektywne, ale wydaje mi się, że trudno w pełni zrozumieć treść tych wierszy i właśnie te bardziej czy mniej zawoalowane sygnały upominania się o kwestię żydowską, jeżeli się nie czyta Baczyńskiego chronologicznie. I też trzeba mieć pewnie w głowie, no to już jest znowu hipoteza teraz wywołana pytaniem twoim, Karolu, no ale jeżeli sobie pomyślimy, że Baczyńscy już
bez ojca, który chwilę przed wybuchem wojny umiera. Baczyński zostaje ze swoją mamą i oni w świetle ustaw norymberskich są Żydami. Oni powinni byli pójść do getta, nie decydują się na to, zostają po aryjskiej stronie. Wiemy, czym to grozi. Więc pytanie, na ile bardzo wprost we wczesnej, tej z roku 39, 40, 41, na ile odwoływanie się wprost do kwestii żydowskiej byłoby dla niego bezpieczne. To jest też czas przyjaźni z Kamilem Weintraubem. Dwóch Kamilów się przyjaźni, spotyka się i ukrywa się razem. Oni nawet tworzą wspólne wiersze i tamten motyw ukrywania się, zwłaszcza widoczny jest w komentarzach od autorskich. Nawet nie tyle w tekstach, które są, oczywiście w metaforach to czujemy, to zagrożenie nieprawdopodobne, poczucie takiego, no lasem jest też z tego okresu, prawda, znany, chyba taki nawet w szkołach, nie wiem jak teraz, ale jeszcze za naszych czasów, podręcznikowy, licealny wiersz. Tamto ukrywanie się takie i tropienie, tak, ten motyw tropienia przez drugiego człowieka, jest bardzo mocno obecny, więc myślę, że trzeba dobrze szukać, żeby znaleźć tak mniej więcej do roku 43, kiedy te odwołania już są bardzo wprost, tak, i zmienia się też bardzo wiele w formie liryki Baczyńskiego, bo wtedy, kiedy zwłaszcza maj 43 roku, okres kwiecień, maj, okres powstania w getcie, wtedy powstają wiersze, które no, nie ma wątpliwości, tak. Chociaż wcześniejsze są zjawy, które też są, no, symbolika dymów jest dość czytelna, czy deszcze. Istnieje silnie ugruntowane przekonanie interpretacyjne, nie chcę go nazywać stereotypem, bo chyba jest przekonaniem, że właśnie stłumienie powstania w getcie prowokuje Baczyńskiego do przyjęcia na siebie funkcji poety żołnierza, tak, decyduje się na czyn szaroszeregowy. Może się mylę, ale może coś w biografii plącze, Elizo, ale to jest na pewno istotny moment. Stłumienie powstania w getcie. Zgadzasz się z tym, że rzeczywiście fakty, relacje potwierdzają, że to może być powód, dla którego Baczyński decyduje się na czyn zbrojny. Śledząc daty wierszy, tak, wydaje mi się, że tak. Pamiętajmy też, że w 43 roku dotyka tragedia jego zupełnie blisko, bardzo blisko, ponieważ zostaje zamordowany jego wuj, Adam Ziałęczyk, i jego ukochana kuzynka Dziula. Więc, czyli Wanda Ziałęczyk, oni, no to jest bardzo bliska rodzina i śledzenie właśnie takie rok po roku, miesiąc po miesiącu, bo Baczyński bardzo skrupulatnie datuje swoje wiersze, więc to prześledzenie wcale nie jest trudne. No, rzeczywiście pokazuje, jak zmienia się, jak on dojrzewa do tej decyzji i jakim ogromnym kosztem jest podjęcie tej decyzji, bo tu znowu podobnie z Norwidem, tak, będąc z przekonania, bardzo wiele jest wspólnych momentów takich treściowych między Baczyńskim a Norwidem w kwestii rozumienia tego czynu zbrojnego, tak, oni obydwaj są pacyfistami, ale w momencie, kiedy no, Norwid też ma taki moment, kiedy zagrzewa do walki powstańców styczniowych, prawda, potem się z tego wycofuje, ale no, Baczyński jest na miejscu, może wziąć udział w tej walce i bierze udział, i tylko, że u Baczyńskiego to jest nie tyle pogodzenie się, czy przyjęcie, zgoda na to, że przyjęcie tożsamości żołnierza, bardziej mam poczucie, że jeżeli śledzimy treści tych wierszy, to jest bardziej wystąpienie w obronie słabszych. Etos żołnierza tutaj na tym będzie oparty. Z całym poczuciem winy i przyjęciem na siebie odpowiedzialności za konsekwencje działań żołnierskich, tak, za to, że można zostać z krwią na rękach. Dla niego to jest niewyobrażalny dramat,
Ale wtedy, kiedy, no w tych wierszach właśnie 1943 roku z okresu powstania w getcie, kiedy on no te frazy na to przeklęcie płodu człowieczego, on się po prostu już nie godzi. I to jest, rzeczywiście to jest też ten moment, kiedy on wstępuje do podziemia. Dziękuję bardzo. Czyli to jest etos obrony słabszych, prawda? Ten taki etos rycerski. To jest to, co wyśmiewa Andrzej Trzebiński w tym tekście Prestiż słabości. Pamiętasz, jest taki tekst, który też wybrzmiewa z pełną siłą. Na przykład, kiedy mówi się o dramacie Baczyńskiego, tam te dwie figury dramatu Baczyńskiego, Piotr i Jan, reprezentują te dwie strony. Jan to ten człowiek dobry, Baczyński, ktoś, kto chce bronić słabości. Piotr to jest postać skonstruowana trochę na wzór Trzebińskiego, mówiąca, że nadchodzi czas ludzi silnych. Pacyfista z przekonań staje się militarystą z wyboru. Taka formuła Jerzego Święcha utrwaliła się i jakby ugruntowała nasze myślenie, że żeby szukać prawdy o Baczyńskim, to trzeba gdzieś znaleźć szczelinę między tym pacyfizmem i militaryzmem i jakby ukazać możliwość współistnienia tych dwóch wartości jako odmian humanizmu, prawda, i ta obrona słabszych. O to chciałem zapytać i też powrócić do Norwida, bo bodajże w motcie do wiersza, poematu Wybór mamy fulminanta, poemat fulminant Norwida, żołnierzem jestem cokolwiek bądź robię, i to jest jeden z takich ważnych znaków, że Norwid Baczyńskiemu służy przede wszystkim po to, aby stać się jakimś ratio legis jego przystąpienia do podziemia, czy jakiejś dojrzałości bycia poetą żołnierzem. U Norwida jest to poeta Tyrtej. Ja chciałem przywołać ważne słowa Edwarda Kasperskiego na ten temat, bo on dosyć dobrze rozpoznał tę kwestię, dlaczego Norwid tak silnie odwoływał się tutaj do istoty posługi żołnierskiej. To nie wojna powszechna, pisał Kasperski, spowoduje zaprzestanie walk, lecz odwrotnie, to powszechność walk w pozytywnym rozumieniu tego słowa definitywnie zastąpi kiedyś wyniszczające wojny. I tak Kasperski tłumaczył Norwida, że Norwid dążył do stanu powszechnych walk, powszechnej walki o lepszy świat, a nie o to wojny jako takiej. Powszechne walki miały wyniszczające wojny zastępować, to miało świat wojny odczarowywać. I tak Norwid tę figurę poety żołnierza rozumiał, owszem, poeta żołnierz czasu kurz, możemy za Baczyńskim dodać, ale istotna jest ta perspektywa, że to mają być walki, uczynienie ziemi areną walk, które powszechnych walk, które zastąpią wojny, a więc wprowadzić będą ku pacyfistycznemu rozwiązaniu. Taka była propozycja badacza, wybitnego badacza Norwida, na rozstrzygnięcie tej trudnej kwestii w norwidologii. A jak w badaniach nad Baczyńskim, jaka jest twoja perspektywa, połączyć te dwie perspektywy, militarysta z konieczności, pacyfista z wyboru, ten rok 43, kiedy te dwie rzeczywistości muszą się ze sobą tragicznie zazębiać, sprzęgać? Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Powiem szczerze, nie wiem. To znaczy, jeżeli chodzi o teksty o Baczyńskim, to nie, mimo że no teraz może nie potrafię tak na gorąco przywołać, ale rzeczywiście nie przychodzi mi do głowy żaden, który by rozwiązywał te kwestie, znaczy jak Baczyński na koniec jako żołnierz, tak? No bo on jednak ginie, on nie ma możliwości odniesienia się do tej decyzji po czasie, tak jak było to u Norwida, który jeszcze przez wiele lat mógł refleksje swoje budować. Natomiast jeżeli chodzi o same wiersze, to mam wrażenie, że u Baczyńskiego to świetnie pokazuje wybór, tak, że po prostu on jest przez rzeczywistość zewnętrzną zmuszony do podjęcia takiego wyboru niejako. Jeżeli chce nie rezygnować ze wspólnotowości, z tego braterstwa, o które od pierwszego wiersza walczył, i czy to było jeszcze
na etapie takiej symboliki bardzo onirycznej, baśniowej, kiedy on próbował oswajać rzeczywistość, rok 40, czy poematy późniejsze jego i te postacie typu Miłun, czy no, w ogóle bohaterowie tacy prometejscy, tytaniczni z jego poematów. Czy to są późniejsze wiersze, takie zahaczające o lirykę religijną, która też, nawiasem mówiąc, jest też bardzo charakterystyczna, bo i taka bardzo, w cudzysłowie, baczyńskowa, dlatego że on się uważał za ateistę, tak, więc on świetnie znał Biblię i znał doskonale przypowieści, krąg symboli, natomiast bardzo indywidualnie sobie transformował i to też go trochę z Norwidem różni, tak, bo jakby ta liryka religijna to będzie zupełnie co innego, inaczej rozumiana przez jednego i przez drugiego. Ale idąc taką drogą, jest taki wiersz Spojrzenie i myślę sobie, jak próbuję budować odpowiedź na twoje pytanie, to myślę o tym wierszu Spojrzenie, gdzie Baczyński do końca przy tym wyborze on jednak widzi siebie wieloperspektywicznie. On nie jest jednoznaczny, znaczy on do końca ma w sobie to pęknięcie, tę bardzo bolesną ranę, która go kręgiem ostrym rozdziera na pół. Tak? I to widzenie siebie w różnych odmianach i jeden z nas to jestem ja, który pokochał, napisze, ale drugi z nas to jest ten, który nienawidzi, który poczuł nienawiść, tak, i który też się konfrontuje z tym, że jednak nienawidzi, mimo że ta nienawiść byłaby mu obca i kończy. Trzeci z nas, jeszcze ten, który jest poetą, człowiekiem płaczącym nad tą sytuacją, ale czwarty, ten ostatni, którego Baczyński zna, to jest ten, który nauczy znów pokory, te swoje czasy nadaremne. Więc on bardzo czuje, że on czuje tę śmierć, zresztą to jest też końcówka tego wiersza, że jest bardzo chory na śmierć, która się lęgnie w nim. I to jest też z okresu, kiedy on jest już zdecydowany, kiedy on jest pod ziemią. Więc myślę sobie, że on sam do końca po prostu nie widział innego, to jest ten rozdzierający dramat, on nie widział innej możliwości. Chcąc być spójnym z samym sobą, pielęgnować więzi i bratersko stać za tymi, którzy są krzywdzeni, tymi, którzy są mu bliscy, nie mógł postąpić inaczej. Ale no, nie było to, nie był to łatwy wybór. To bardzo trudne jest porównywanie Norwida i Baczyńskiego pod względem jakby skali emocji. Może postępujemy nieuczciwie, przywołując tutaj Norwida dojrzałego, a powinniśmy cytować młodego. Mi samego się chyba z listu do Marii Trębickiej przypomina słynna formuła Norwida: nad przepaścią siebie samego się wstrzymałem. To jest słynna formuła, często się cytuje, ale to jest moment podobnego konfliktu tożsamości, jak dotyczy Baczyńskiego. Z tym, że oczywiście porównania nie ma żadnego, kiedy myślimy o katastrofie, a są prace na temat roli, na temat rozumienia katastrofy przez Norwida. U Norwida nie ma liryki apokaliptycznej, u Norwida nie ma katastrofy, którą Marek Zaleski nazywałby doświadczeniem afektywnym, a dla Baczyńskiego katastrofa jest doświadczeniem afektywnym. Dla Norwida katastrofa jest rzeczywistością odbieraną z zewnątrz, to katastrofa cywilizacyjna. Możemy przywołać nowelę Cywilizacja jako przykład jakiejś literackiej reprezentacji katastrofy. Im głębiej wkraczamy, tym więcej jest różnic i pokazywanie tego fundamentalnego niepodobieństwa. Natomiast myślałem też o tym, Elizo, że Baczyński nie ma szans, aby rozwinąć ten wpływ Norwida, to ciążenie ku Norwidowi. Te motta są dla mnie też takim dosyć porażającym doświadczeniem, jak wielką drogę należało przejść, bo Przybosz, który inspiruje się Norwidem bardzo intensywnie, jakby taką dojrzałą,
można powiedzieć, walkę z Norwidem i z jego wpływem, że tak powiem po blumowsku, rozpoczyna dopiero w latach 60. I tak myślę o tym w kontekście Baczyńskiego, bo jak wiesz, wielu badaczy zajmujących się tą epoką lubi spekulować o tym, co stałoby się po roku 45. Więc myślę, że ten wpływ Norwida stałby się bardzo wyrafinowany z czasem, a póki co ten Norwid jest bardzo istotny w aspekcie biograficznym. Jest inżynierem losów Baczyńskiego. Może mówię za mocno, ale chodzi o to wstąpienie do podziemia. Wiesz, pomyślałam sobie teraz, słuchając ciebie, kiedy powiedziałeś o tym katastrofizmie, ale też o tej apokaliptyczności, takiej bardziej w kategoriach przeżycia, afektu, że to jest być może to, co nam nie do końca pozwoli porównać tych dwóch poetów, bo coś, co wydaje się wspólne, to jest ich patrzenie w przeszłość. Przeszłość to jest dziś, tak, tylko cokolwiek. Więc Baczyński, on jest też zafascynowany dziejowością, nawet pradziejowością, tylko wydaje się, że ta historia czy badanie dziejów do czego innego jest im potrzebna. To jest pytanie do ciebie, jako do osoby, która Norwida doskonale zna, ale ja zawsze jako taki bardzo podstawowy odbiorca Norwida miałam poczucie, że jednak jemu historia służy do budowania historiozofii. A Baczyński i że Norwid w ogóle jest mocno historiozoficzny, prawda, w tym swoim widzeniu. Natomiast Baczyński, stąd nawet mój wybór kręgów teoretycznych do analizy jego wierszy, właśnie dlatego sięgnęłam po te antropologiczne koncepcje, takie bliżej związane z naukami przyrodniczymi, bo dla niego jest istotna kategoria trwania samego w sobie, bycia, tak, trwania i przetrwania. On od samego Baczyński, od samego początku balansuje na granicy życia i śmierci, bo jest astmatykiem w czasach, kiedy jeszcze sterydowe leczenie nie istnieje, więc jemu to doświadczenie bycia, bardzo blisko niebycia, jest mu znane i pewnie jeszcze można by w biografii szukać innych momentów, które tą śmierć w życie młodego człowieka wprowadzają, ale też badanie historii, szukanie takiego kontaktu z przedmiotami, z pewnymi atrybutami historii, ale też z postaciami z tej historii, bardziej mam wrażenie Baczyńskiemu jest podobne do wyrażania siebie i szukania swojego miejsca, rozumienia swojego miejsca w porządku świata i próby poradzenia sobie z tym lękiem przed nieistnieniem. W jednym z komentarzy do wierszy, i to właśnie tych, które sięgają do pradawności, tych wczesnych wierszy z 40 roku, z 41 początku, kiedy on się w ogóle fascynuje gusłami, legendami, i do wierszu Wisła chociażby w komentarzu swoim pisze, że jako 13-latek pod narkozą miał takie widzenie, któremu nadałby tytuł Wisła w czasie, no nie chcę tego przekręcić, ale Wisła w czasie powstawania, czy w okresie swojego powstawania, tak, i że to jakby jemu ta doświadczanie świata, ale też siebie w świecie, tego świata naturalnego, płynności istnienia, ciągłości i wręcz praciągłości, to było bardziej do budowania swojego osobistego doświadczenia, a Norwid jednak, kiedy przywoływał sceny historyczne, no inaczej je traktował, prawda? Nie wiem, jak ty o tym myślisz. To bardzo skomplikowany przypadek, ale całkowicie się z tobą zgadzam. Musimy pamiętać, że Norwid żyje w wieku przez historiozofię zdominowanym. Też jego biografia znajduje się w centrum ważnych historiozofii. Pierwszy okres aktywności literackiej to wpływ Krasińskiego, Cieszkowskiego dla przykładu. Natomiast on szuka sposobów, aby to myślenie historiozoficzne na wiele sposobów rozluźnić. Ja jestem
akurat zwolennikiem tezy, że jego ostatni traktat Milczenie, pisany właśnie jako próba stworzenia nowej historiozofii, o wiele bardziej przystaje do takiego modernistycznego spojrzenia na historię. Bo jest coś takiego jak historiozofia modernistyczna, na przykład Zdziechowski, to jest tego rodzaju przykład. To jest próba, to nie jest myślenie historiozoficzne w tym schemacie romantycznym. I Norwid naprawdę próbuje na rozmaite sposoby, czy też pracą historiograficzną, jak na przykład w notatkach z historii, rozluźniać ten gorset myślenia historiozoficznego, który jest oparty na spekulacji heglowskiej, na spekulacji metafizycznej, a więc jest domeną pewnej wyobraźni filozoficznej. On chce tam powietrza, może kompilacji faktów, a Sławomir Rzepczyński nazwał, chce tam aktualizacji i uniwersalizacji. Mówił, że Norwidowi zależy na aktualizowaniu i uniwersalizowaniu myślenia historycznego. Ja bym to nazwał w porównaniu z tym, jakie doświadczenie bardzo nowoczesne historii ma Baczyński, bo ja rozumiem, że ta kategoria trwania, o której wspominasz w historii, wynika z przyswojenia lekcji filozofów życia, prawda? Więc Norwid tej lekcji nie może siłą rzeczy odrobić, to jednak te aktualizowanie, uniwersalizowanie, sięganie do historiografii, to są mikrokroki Norwida, aby nie ugrzęznąć w pułapce heglowskich spekulacji, więc za wszelką cenę usiłuje się wyłamać z tego pręgierza wieku historiozofii, wieku XIX. Więc bym tutaj powiedział, jest słynna maksyma do Baczyńskiego pasująca, skończyła się era starego oręża. Z kolei Baczyński pisze odwrotnie o tej krwi, która niechże płynie dalej spod kity czy hełmu. Tak jest. Więc to są niuanse, ale prawda jest taka, że rzeczywiście, chociaż te cytaty brzmią przeciwznacznie, mają podobne spojrzenie na historię. Może już nie na bycie w historii, ale usiłują zrozumieć swoje miejsce jako świadków historii. To też przejawia się w aktywności Norwida. My tutaj, proszę Państwa, nie konkretyzujemy tej sfery społecznych aktywności Norwida, ale trzeba przypomnieć, że w czasie powstania styczniowego pisze noty między innymi do Ludwika Mirosławskiego, kontaktuje się z Józefem Ignacym Kraszewskim w sprawie powołania czasopisma o organie zewnętrznym i wewnętrznym. Norwid komunikowałby opinii europejskiej, co dzieje się z Polską za czasów powstania, zaś Kraszewski prowadziłby ten wewnętrzny organ czasopisma, co jest niezbędne w sytuacji, w której opinia francuska podporządkowana jest prasie rosyjskiej. Przychodzi Komuna Paryska. Doświadczenie Komuny Paryskiej to też jest doświadczenie wewnętrznego dojrzewania Norwida. Przez te doświadczenia Wiosny Ludów, Wojny Krymskiej, Powstania Styczniowego, Wojny Austriacko-Pruskiej, Komuny Paryskiej, Norwid przechodzi i weryfikuje swoje doświadczenie historii, zwłaszcza w środowisku emigranckim. Nie zapominajmy, że niezwykle chętnie wygłasza mowy w czytelniach polskich w rocznicę powstań, najpierw listopadowego, potem styczniowego. Powielokroć przyjmuje tego rodzaju zamówienia. Wielu tekstów nie mamy do dzisiaj. Jeden z zaginionych odczytów Norwida miał traktować o apatii narodowej i cytować, podobno jak twierdzi Zofia Trojanowiczowa, teksty Artura Schopenhauera. Więc byłby to jeden z zaginionych dowodów na to, że Norwid Schopenhauera czytał. To pokazuje, że do końca jego myśl jest aktywna i jestem pewny, że w tych odczytach na rocznicę powstania listopadowego czy styczniowego przepracowuje oznacza jakiś wkład subiektywny. Chodzi mi o to, że rewiduje także własne, osobiste doświadczenie historii, które manifestuje się w tych w dużym stopniu europejskich wydarzeniach, kolejnych wojen. Przypomnę, że to on apelował o stworzenie lazaretu dla rannych żołnierzy jednej i drugiej strony walczących w trakcie powstania styczniowego, potem wojny austriacko-pruskiej. Norwid zawsze wypowiada się w obronie i na rzecz sensowności owej bezkrwawej ofiary. Więc tutaj tak na zasadzie pewnego uporządkowania faktów, bo chciałbym, żeby mieli Państwo świadomość, że to doświadczenie na barykadzie, jak to ujęliśmy, rozciąga się u Norwida na pasmo zdarzeń 1848-1870, a potem Norwid jest świadkiem pierwszych doświadczeń anarchistyczno
terrorystycznych. Mamy do czynienia z jego komentarzami na temat anarchizmu rosyjskiego. Widzi zamach berezowskiego, wielokrotnie o zamachu berezowskiego na cara. Mówi więc, doświadcza także tego wstrząśnienia, które przynoszą ze sobą pierwsze zjawiska anarchizmu. To również dołączyłbym do tego doświadczenia bycia na barykadzie. Kwidam, który jak się wydaje jest istotną lekturą dla Baczyńskiego i jego pokolenia. Kwidam jest utworem, który rzeczywiście to pojęcie historii bardzo wyraźnie manifestuje, bo jest to odpowiedź poniekąd na Iryviona Zygmunta Krasińskiego, co zdradzam, list dedykacyjny Kwidama otwierający. Rzeczywiście chyba najbardziej sugestywna w kręgu pokolenia 1920 roku była pieśń 24, opowiadająca dzieje śmierci Aleksandra Zepiru w Wiatce Rzymskiej. Śmierć przypadkowa. Uwielbiał eksponować ją Mieczysław Jastrun, wskazując, że ta przypadkowa śmierć Aleksandra Zepiru jest metonimem śmierci wszystkich ich reprezentantów tego straconego pokolenia. Jak ustaliliśmy, prawda? Wyka też to dostrzega. W poemacie o Bogu i człowieku jest chyba dość wyraźna aluzja do pieśni 24, do śmierci Aleksandra Zepiru. Ten rzeźnik Jan jest wyraźną aluzją. Może powiedzmy o tym słowo, to jedna z wyrazistych, a wpisanych w tekst jednak aluzji do Norwida. Jak najbardziej. Od rzeźnika Jana cały pochód postaci się zaczyna, bo potem jest żołnierz Bazylii, jest kobieta i jest muzyk w tym poemacie. I znowu myślę sobie tak, że jak najbardziej możemy Norwida tutaj słychać, tak? I jakby w samym zobrazowaniu tego rzeźnika i w ogóle w samym wprowadzeniu tej jatki. Natomiast jak się prześledzi wszystkie gradacje tych postaci, słychać też Norwida w żołnierzu Bazylim, który staje po swoim śnie, w którym widzi okrucieństwo wojny. I to są rzeczywiście takie obrazy bardzo, trochę też z Krasińskiego wzięte, którego zresztą Baczyński czytał i w liście do mamy opisywał, że nawet w pewnym momencie bardziej mu się podobał niż słowacki. Więc słychać tam jednego i drugiego tak naprawdę. Ale też jakby mamy to stanięcie głazem, żołnierz Bazylii zamienia się w głaz i stoi piątym przekazaniem, czyli nie zabijaj, prawda? I bardzo też polaryzuje, znowu odwołując się, można tutaj szukać podobieństw, wydaje się, z Norwidem, oni obydwaj lubią polaryzację i zestawianie i kontrasty, prawda? Bo mamy dwie pierwsze postacie, to jest ten rzeźnik Jan, rzeźnik, który nożem najtwardsze czaszki krajał jak orzech, o ile tak, o ile pamiętam ten fragment. I potem jakby mamy te postacie, które są uwikłane w zbrodnie, no, przerywają, ten grzech polega na, używając tutaj troszkę myślenia Baczyńskiego, na takim zamachu na sakralność istnienia jako takiego. Tego istnienia rozumianego bardzo, bardzo pierwotnie. Wcześniej, we wcześniejszych poematach i w takich wierszach jak na przykład Elegie Zimowe będzie postać łani i strzelca, który będzie polował na łanie z rubinowych łez. I to jest bardzo, jakby to jest ciągłość pewna znaczeniowa u Baczyńskiego. I tam, gdzie będzie gotowość do tego, żeby pozbawić życia, będzie gotowość do takiej brutalności i agresji, to będzie jedna strona barykady. A po drugiej stronie, żeby się już odnieść do metafory barykady, będzie obraz kobiety i muzyka. I ten muzyk jako artysta, znowu norwidowsko, to są postacie, które jakby są taką alternatywą. Są tą, i to widać w metaforyce, która jest też u Baczyńskiego bardzo konsekwentna, jeżeli chodzi o użycie kolorów, atrybutów, tak? To zawsze będzie miękkość, płynność, złoto, biel. Zwierzęta, rośliny będą po stronie kobiety i muzyka.
to będą postacie witalne, w nich będzie tkwiło życie. Natomiast i rzeźnik Jan, gdzie bardzo krwawy jest ten obraz, czerwień tam się odmienia i purpura w różnych odcieniach, podobnie z Bazynim, to będzie zupełnie inna postawa, ta, której no, bohater nie zbliży się do niej, prawda? Tak, tak. Tak, rzeczywiście wspominałaś o polaryzacji, że to są poeci lubiący polaryzację. Ja spotkałem, już nie pamiętam, czy u Święcha, czy u Beresia, czy u Wyki, że to, co przejmuje Baczyński z Norwida, to to, co można by nazwać poezją etycznego uogólnienia, to znaczy bardzo te kategorie etycznego uogólnienia. Bardzo mi się spodobała, bo wydaje mi się, że rzeczywiście pokazuje tę skalę przeniesień z Norwida, bo ten Norwid jest albo nie jest, jakby nie pojawia się moim zdaniem, Elizo, tak wyraziście na planie określonych motywów, transferu motywów, obrazów, ale jest to etyczne uogólnienie. Istotne jest właśnie ten transfer wartości. No, Baczyński to bardzo często za Norwidem przejmuje, ale nie tylko przejmuje, dlatego nam tak trudno ten ślad Norwida czasami odnaleźć. On uogólnia na własną rękę. Można powiedzieć, no, aplikuje Norwida do własnego użytku, do tej sytuacji granicznej, w której się znajduje. Trudno wówczas Norwida cytować i aplikować w cud, literalnie za źródłem. Należy to dostosować do tej sytuacji granicznej. To etyczne uogólnienie. W pełni się z tobą zgodzę, że to jest jakby... No, trudne do wyobrażenia sobie, jak ten Baczyński miałby inaczej sięgać po Norwida w swoim czasie, do tego poza czasu norwidowskiego. Czasami to są takie, jeżeli chodzi czasami, nie wiem, tam ta samotna ostroga pojawi się pewnie u jednego i u drugiego przy Don Kiszocie. Ale jakby takie metafory, które wydaje mi się, że jakby obrazy, które wprowadza Norwid i właśnie te też aksjologia Norwida, ona bardzo mocno działa na wyobraźnię Baczyńskiego i czasami nawet takie motywy, jak nie wiem, chociażby Górny Jeruzalem, w wierszu Jeruzalem, Miasto Żalu, tak, u Baczyńskiego. Tam też bardzo mocno ten Norwid będzie obecny i wydaje mi się, że też tam Kwidama można szukać, ale w ogóle myślenia norwidowskiego tam można szukać. A również a propos systemu wartości takich katolickich i tego, jak Baczyński po swojemu odwołuje się do wiary. Tym też będą się pewnie różnić. Baczyński od bardzo wczesnych swoich lat śledził wszelkie, zauważał, był na to niezwykle wrażliwy i mimo, że drobny i niezbyt dobrego zdrowia, to jednak prężył mózgu i stawał w obronie tam, gdzie tych słabszych, ale widział też pewną niespójność i coś, co można by nazwać wszelkie odmiany faryzeizmu. I to jest jakby ta niezgoda na to, jakby wprowadzenie kategorii, kto jest wielki, a kto jest norwidowskiej kategorii, wielki, mały, tej wielkości, prawda, w tym mieście, miasto Jeruzalem Żalu, to jest bardzo widoczne, tak, ci, którzy wygrywają i są przed ołtarzami, u ołtarza pańskiego i mają u dołu miecze, czy noże, czy już nie pamiętam, jaki tam atrybut Baczyński do dłoni wkłada, w każdym razie no, narzędzie zbrodni, a na górze plotą kwiaty, prawda, i to jest też u niego bardzo, bardzo stały motyw, tak, tej wielkości i małości, ale też używania wiary, używania kategorii Boga do legitymizowania swojej małości de facto. Mi w tej kategorii faryzeizmu przypomniał się wiersz Ach, zapomniani, bo to też jest
piętnowanie pewnych cech małości, jest tak bliskie Norwidowi, bo ten wiersz Ach zapomniani współgra z innym istotnym wierszem z Wademekum, Ostatni despotyzm. To też są obrazy owej hipokryzji, faryzeizmu, salonu. Norwid jest tym bezkompromisowy i na dobrą sprawę o tym, jako jednym z pięciu najważniejszych tematów jest Wademekum, właśnie o tej antynomii ludzkiej wielkości i małości. Wartości. Więc właśnie, przywoływałaś wiersz Spojrzenie z frazami takimi jak te moje czasy nadaremne i serce moje bardzo chore na śmierć, która się lęknie we mnie. Co z tymi wartościami, Elizo? To znaczy, mam na myśli to, że owe wartości u Norwida zachowują swój, ich doświadczanie wartości zachowuje swój ekstatyczny, świetlisty charakter. Dobrym na to przykładem jest poemat Asunta z lat 70. XIX wieku, który jest odpowiedzią na skrajny pesymizm Marii Malczewskiego. Norwid pisze Asuntę, żeby niejako Marię rozjaśnić w odpowiedzi na Marię, aby stworzyć coś, co można by nazwać konstruktywnym rozliczeniem tematu Marii w literaturze. No i, no, można powiedzieć, że te doświadczenie wartości ma zawsze charakter ekstatyczny, posuwający człowieka do przodu, rozwijający. Natomiast u Baczyńskiego jest trochę inaczej. Te wartości tracą swój świetlisty charakter. Doświadcza się ich po to, aby utwierdzić się w słuszności własnej decyzji, a więc one budują od środka, zachowują nieruchomego. Chciałbym o to zapytać, bo gdzieś te wartości tracą swój moim zdaniem. Tracą swój właśnie charakter epifaniczny. Może to jest kwestia Boga, może to jest kwestia... No w każdym razie Norwid ucieka od fatalizmu, a Baczyński musi się z fatalizmem pogodzić. To wpływa na cień, który kładzie się na wartości, krąg wartości, które się przejmuje. W tym te wartości od Norwida. To pytanie, które mi się urodziło w tej chwili w myślach. Ja mogę powiedzieć, że jest spontaniczne, niedookreślone, ale jestem ciekaw, czy widzisz jakieś różnice między światem wartości Norwida i światem wartości Baczyńskiego. Moim zdaniem są jednolite co do jakości, ale gdzieś pojawia się smuga cienia, który kładzie się na ten świat Baczyńskiego, a świata Norwida oszczędza. Jest ona chyba związana z doświadczeniem wojny. Jak to opisać? Jak przystąpić do różnicowania tych? Tak. Bardzo ambitne zadania mi wyznaczasz w tej rozmowie. Wiesz, myślę tak, że Baczyński szuka ocalenia w trwaniu, znowu, jakby szukaniu swojej recepty na trwanie. I te wartości, które są jakby ponad, jeden z ostatnich jego wierszy, to będzie miłość, ponad nami, nad te czasy. Już nie pamiętam, jak to dokładnie brzmi, ale ten czas miłości, który zostanie. On jednak w tę miłość... No, która jest takim totemicznym wiązaniem, jakby znając wiersze Baczyńskiego od początku, no to naprawdę niezwykle spójnie i konsekwentnie buduje ten swój poetycki obraz świata i wartości, które w tym świecie, które tym światem rządzą, na których ten świat się w ogóle opiera, które są podstawami, filarami tego świata. I to poczucie bliskości, wzajemnego bezpieczeństwa, takiego jeszcze wywodzonego ze świata zwierzęcego, z tego, i nie tylko w wierszach, ale też w grafice, tak? Te wszystkie jego grafiki, gdzie on motyw jelenia i łani, no, graficznie to odmienia przez wszystkie przypadki, tak? I nie tylko w poezji, ale też w grafice. I bardzo poruszający jego rysunek nagiego mężczyzny, chłopca wydaje się, który tuli w lesie, przytula się do jelenia. Tej bliskości, takiej niezakłóconej, opartej na tym totemicznym przywiązaniu i bezpieczeństwie, on to chce przenosić w krąg ludzki. To jest ta jego miłość.
I to próbuje pielęgnować, i to pielęgnuje sztuka, to ponieważ jakby świat tak archetypowo tutaj, i lubiąc te kontrasty, które też myślę, że młodemu człowiekowi w chaosie wojennym i pozwalają jakoś porządkować rzeczywistość, pierwiastki męskie, to co będzie czerwone, to co będzie czarne, to co będzie z tym pyłem bitewnym, to będzie sferą męską, natomiast w sferę żeńską, kobiecą, to ta łania, która z rubinowych łez, która potem w ciało kobiety się wcieli, będzie, kobieta będzie patrzyła oczami sarny, i to i w poematach będzie widoczne. Potem, kiedy już się pojawią erotyki do Barbary, to Barbara będzie adresatką wierszy, w których kobieta się będzie budzić rano jako biały głuk na piersi mężczyzny. Ale też ostatni wiersz, bardzo na kontrastach oparty, taki tuż przed, no jeden z ostatnich w ogóle znanych z końcówki 44, znaczy końcówki pisarskiej 44 roku, wyśpiewany też przez Demarczyk. To kontrastowanie między ciemnością broni i tym pyłem na broni, i tą witalnością, która jest w ciele kobiety. Też przedstawienie Marii w wyborze, która jest w ogóle nieprawdopodobna sprawa, bo prześledzenie historii Jana i Marii, no to jest po prostu wyreżyserowana historia Baczyńskiego i Barbary, tak? Oni dokładnie tak dokończyli swoje życie. Ale i Maria, i ta kobieta, która pojawia się, ta postać kobieca, która się pojawia w ostatnim wierszu Baczyńskiego, one mają wokół siebie wszelkie atrybuty witalności życia, one są dawczyniami życia, i te siły natury, jakby natury, tej matki natury, tak, są w kobiecie, ale są też w wielu momentach, to w poezji Baczyńskiego widać, są też w artyście, w twórcy. Sztuka też ocala. I kobiecie zawsze będzie blisko do sztuki w poezji Baczyńskiego. Jak popatrzymy sobie na przykład na taki wczesny wiersz, nie pamiętam, czy to jest 40 czy 41 rok, ale jest taki wiersz koncert, który się bardzo kojarzy z kolei z poematem o Chrystusie Dziecięcym. Tam, gdzie na poziomie takiej sceny poetyckiej właśnie mamy salę, która jest po wybuchu, salę, na której odbywał się koncert, ale jest zdewastowana wybuchem granatu, no, jest zniszczona, zdewastowana wojną. I te paralele i metafory, które Baczyński wprowadza w kategoriach tego, co by mogło być, czyli też jak to było, tej potencjalności, która mogłaby się zadziać, gdyby ta sztuka tutaj się odbywała, no to sztuka łączy, tak, budzi tą, łączy, tworzy wspólnotowość, bazę do budowania tej wspólnotowości. Natomiast zbrodnia wojenna to niszczy, w ogóle zbrodniczość to niszczy, tak, bez względu na to, czy jesteśmy Polakiem, czy Niemcem, bo jak wiadomo z jego modlitwy, kiedy noc opada, nikt z nas nie jest bez winy. I wydaje się, że jakby jeżeli chodzi o świat wartości, to no, też na gorąco teraz wywołana do odpowiedzi twoim, ale też do pomyślenia twoim pytaniem, to myślę sobie, że Baczyński jednak w sztuce i w ocalaniu tych wartości, które jemu były bliskie, no, sztuka jest takim transmiterem tych wartości dla pokoleń, dla tych późnych wnuków. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że spróbowałaś zmierzyć się z tym pytaniem. Ono jest istotne. To jest trochę pytanie o tę arkę wartości Norwida, bo ona przechodzi. I to, co myślę sobie, że dokładnie to, o czym też Prometidion, tak, jakby dobro, piękno i praca nad sobą. To jest, w tym oni są spójni i podobni. To Baczyński od Norwida bierze, i jakkolwiek różnymi obrazami, jakkolwiek różną formą poetyckiego przekazu, zupełnie inną wyobraźnią poetycką oni operują, to jednak ten wspólny grunt pewnie da się znaleźć. Norwid na koniec życia ujawnił pewną wrażliwość, która dla Baczyńskiego była integralną częścią poetyki,
chodzi mi o norwidowski świat zwierzęcy. Tam tylko raz, w 1962 roku, w liście do Joanny Kuczyńskiej, Norwid mówi o cudownym człowieku, którego spotkał, który postanowił wyścielić kanapę wyżlicy sierścią, żeby tej było łatwiej pogodzić się ze stratą potomstwa, które poroniła. Więc jest to tak porażający rodzaj wrażliwości na świat zwierzęcy. Zresztą listy Norwida do Kuczyńskiej bardzo mocno ujawniają takie nieoczekiwane aspekty wrażliwości etycznej Norwida. To jest 62 rok, ale to powraca, Lizo, w 82, 83, kiedy Norwid pisze Fabulizm, przepraszam, Ostatnią z bajek, która jest poniekąd odpowiedzią na poglądy Norwida na system Darwina. Tam również pojawia się ta wrażliwość Norwida na świat zwierzęcy. Wspominam o tym, chociaż wiem, jestem prawie pewny, że Baczyński nie mógł znać Ostatniej z bajek, ale zachęcam Państwa do lektury Ostatniej z bajek w kluczu wierszy Baczyńskiego, takich, które pokazują jego jedność ze światem natury. Akurat kobieta norwidowska, kobieta supełna reprezentuje pewien rodzaj całości sił natury i kultury naraz, więc nie jest bliska tej archetypowej kobiecie Baczyńskiego, ale w tym obrazie świata zwierzęcego u Norwida jest coś, co może nas ku Baczyńskiemu kierować, ale mówię, jest to kazus bodaj jednego tekstu, a bardzo sugestywnego, Ostatniej z bajek. Elizo, skoro zadałem pytanie tak jakieś abstrakcyjne, to teraz bardzo takie materialne. Wiesz, że są poglądy różnych badaczy, którzy dopatrują się w liryce Baczyńskiego muzyki Norwida. I to tak najwyraziściej muzyki wierszy Norwida ujął Jerzy Święch, mówiąc, że miary 13, 14 czy 15-sylabowe wierszy Baczyńskiego muszą na Norwida wskazywać, na jego inspirację Bema Pamięci żałobnym rapsodem, bo jest to jedyny wiersz Norwida napisany heksametrem polskim, tak zwanym. I ten Bema Pamięci żałobny rapsod miałby być między innymi w poemacie o Bogu i człowieku. Jest tak, że jest to dosyć silna teza. Jestem ciekaw Twojej opinii. Czy rzeczywiście tak, że każda rozbudowana składnia musi na Norwida wskazywać? Badacze kiedyś byli tego całkiem pewni. Nie śmiałabym dyskutować z badaczami. Na pewno w wielu wierszach, zwłaszcza, to znaczy widać taką różnicę, jeżeli chodzi o formę poetycką, tak, o samą strukturę wiersza, wersu, to na pewno w takich wierszach jak Ciało, jak Bohater, właśnie poemat o Bogu i człowieku w niektórych fragmentach, Rycerz, ale też w Żalu Najczystszym, to wydaje się, że to są takie wiersze, w których rzeczywiście te frazy, czy też budowę wersu, to jest inna, jak się zna, znaczy jak się wczytuje w Baczyńskiego, to jakby ta dyscyplina formowania tekstu jest inna w tych wierszach niż na przykład takich, które są bardziej bliskie baśni, oniryzmowi, tak, gdzie fantazja i wyobraźnia są bardziej takie rozhuśtane, rozbujane, tam gdzie jest więcej inkantacji, więcej takim, no, więcej baśni fantazji i poetyki snu. Natomiast heksametrem, jeżeli chodzi o heksametr, o taką podniosłość, to też myślę sobie, że Baczyński ją potrafi na swój sposób i w norwidowskiej kategorii takiego trwania i tego widzenia człowieka czy bohatera poetyckiego w wielowymiarowej perspektywie czasowej. Bardzo takim dla mnie ciekawym tekstem są Elegie zimowe, gdzie on rozbija heksametr i tak naprawdę tworząc takie krotności trójzestrojowych fragmentów, buduje takie walcowanie, które nam jakby wnosi te kategorie trwania i takiego tańca gdzieś właśnie w czasie, ale też wykraczającym poza czas. A też jest to wiersz, który w ogóle nie kojarzony ze strofą norwidową, ale też jakby jest oparty, mam wrażenie, na bawieniu się trochę heksametrem. No to jest takie pytanie trochę o epikę poetycką. Czy tam, gdzie jest
coś w rodzaju epiki poetyckiej, pozwoliłem sobie użyć takiego dziwnego określenia, czy tam może nie brzmi Norwid. To jest w ogóle pytanie, proszę Państwa, o nasze ucho, naszą muzykę, o to, czy słyszymy Norwida Ubaczyńskiego, czy słyszymy, nie czy widzimy, nie czy odczuwamy, czy jesteśmy o Norwidzie przekonani, ale czy słyszymy. Otóż niektórzy badacze słyszeli, wydawali temu dowód w postaci dosyć ścisłych tekstów. Tak, i też analiz porównawczych, tak, czy pokazywania w tekstach. Tam też są takie wiersze, zwłaszcza wczesne, gdzie wielokropki, znaki zapytania i takie ironiczne zatrzymania się w tekście Baczyński też stosuje. Ale w czasie, kiedy tych wierszy takich z ducha norwidowskich, właśnie tych, o których tutaj ciało, bohater, człowiek, rzeczywiście tam można tego Norwida wysłyszeć. Wydaje się, że tak. Dziękuję bardzo. Na koniec, jakby, jeśli chodzi o te relacje Norwid-Łaczyński, bo oczywiście, że zmierzamy pewnie do końca, nie widzę zegara, ale podejrzewam, że czas płynie. Nieubłaganie. Nieubłaganie. Chciałem przypomnieć o tej odpowiedzi Baczyńskiego z lekkim zniecierpliwieniem na podobne dywagacje, jak te, które uprawiamy. Pewnie pamiętasz ten cytat, że czy jest u mnie Słowacki, zarówno Słowacki, jak Jasnek, Klonowicz, Wincenty Kadłubek, Ewangelia Świętego Jana i ksiądz Baka. Na każdy bowiem współczesny, nowoczesny wiersz składa się milion poprzednich, cały dorobek niepodzielnej literatury. Tak Baczyński miał odpowiedzieć na pytania o Słowackiego w swojej twórczości. To jest taka młodzieńcza odpowiedź, pełna sztuby i pokazania, odgryźcie się ode mnie, tak na zasadzie, jest wszystko i naraz. Oczywiście, że można... Albo głęboka mądrość, bo oczywiście to nie miejsce i nie czas, żeby o tych koncepcjach sztuki, których gdzieś możemy wyciągać z nauk antropologicznych, romansujących z przyrodniczymi, ale ja bym pomyślała sobie, że no miał rację Baczyński, mówiąc tak, że w nim absolutnie wszystkie i od Kadłubka zaczynając te elementy będą. Dlatego, że on jakby w naszej wiedzy kulturowej, z której on korzysta, ze sposobów wyrażania siebie czy ekspresji poetyckiej, nie sposób być poza tą wiedzą kulturową, w której się wyrasta. Ją się oczywiście transformuje, próbuje się szukać własnych ścieżek, własnych dróg, ma się swoją własną niepowtarzalną wrażliwość i swoje przeżycia, które domagają się nowej formy ekspresji, nowej formy wyrazu w treści i w formie chociażby zapisu. I znaczenie kryje się gdzieś pomiędzy treścią a formą. I te formy, one są takie właśnie trwałe, tak? Z wielu epok wyciągnięte, więc no, ta kategoria trwania, którą różnie można rozwijać, myślę sobie, że też Baczyński o tym tutaj mówił. Być może to miał, może to jest moje pobożne życzenie, bo mi jest bliska takie rozumienie, ale w jego szukaniu tej dawności, fascynacji innymi epokami, tego, co stamtąd można wynieść, co jest w nas trwałe, z tego, co już było, co minęło, do mnie ten cytat bardzo przemawia w takim też znaczeniu. Bardzo się cieszę, bo dla mnie, mi samemu jako osobie obserwującej z zewnątrz badania nad tym poetą, wydaje się to chyba jedno z najistotniejszych pytań o Baczyńskiego i najtrudniejszych pytań, które no, ośmieliłbym się określić mianem pytania o intertekstualność jego twórczości. To jest pewna przewrotna wskazówka tego dotycząca, a rzecz jest niezwykle trudna, zdaje mi się, bo tutaj właśnie o to chciałem, Elizo, zatrącić w tej chwili. Jest to poezja niesamowicie wyjątkowa, stworzona ze stopu tak szlachetnych kruszców, że moim zdaniem niełatwo wytropić tutaj pewien oddzielny wątek aluzji, reminiscencji, czegokolwiek, co by nas odesłało do partykularnej tradycji literackiej. Szkoda, kiedy myśli o tym badacz, intertekstualista, a świetnie dla nas, poetologów na przykład, bo widzimy wiersz jako całość.
On się rzeczywiście u Baczyńskiego broni. To wyjątkowy stop jakości. No i właśnie my możemy dyskutować, dlatego że Norwid został wyróżniony w tej intertekstualności w sposób szczególny. Baczyński postanowił związać z nim własną przemianę estetyczną, właśnie z Norwidem. Chciałem chwilę o wyjątkowości Baczyńskiego, właśnie wyjątkowości jego poetyki, z tobą porozmawiać. Jak ty widziałabyś sposób na nową obecność Baczyńskiego dzisiaj, 100 lat po jego urodzinach? Jak czytać Baczyńskiego, aby stał się kopalnią sensów, nowych sensów? Czy jest to możliwe? Ja sam niedawno zajmowałem się polską i brytyjską poezją wojenną i zaskoczyło mnie, jak silną pozycję równie bogatej wyobraźni poetyckiej ma tam Dylan Thomas. I zastanawiałem się, czy Dylan Thomas i Krzysztof Kamil Baczyński to nie jest ciekawy pomysł na komparatystyk. Czy nie dałoby się, rozumiesz, szukać sposobów, aby mówienie o Baczyńskim uczynić jeszcze ciekawszym. Ja mówiąc o komparatystyce, sam się śmieję w duchu, bo oczywiście są zupełnie inne okoliczności wojenne. Tu mamy sytuację okupowanego kraju konspiracyjną, a tam mamy sytuację poezji alianckiej, całkowicie wolnej od ograniczeń związanych z działalnością podziemia. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się porównuje tego rodzaju wyobraźni. Ale przypomnę tekst Jolanty Dudek, Elizabeth. Niedawno taki fajny tekst porównujący Baczyńskiego i Yeatsa. Podtytuł był wiele mówiący. Marzenie o poszerzonym istnieniu i konieczność historyczna walki obronnej. Więc tutaj profesor Dudek usiłowała wpisać Baczyńskiego w te wieczne marzenie poetów irlandzkich o poszerzonym istnieniu, o nowym humanizmie. Dla nich doświadczenie wojny było wiarą w możliwość stworzenia doświadczenia nowego człowieka, nowej etyczności, nowej moralności. Więc to był rodzaj regeneracjonizmu. Oni to czerpali ze swojego romantyzmu, z Wordsworth'a. Dla nas to jest oczywiście niemożliwe. Żyjemy w świecie w cieniu zagłady, ale jednak to jest jakiś inny rodzaj myślenia. Sam tekst profesor Dudek jest niezwykle inspirujący. Ciekawa inna, właśnie komparatystyczna perspektywa. Chciałem zapytać, co o tym myślisz, jak w ogóle rozważasz kwestię wyjątkowości poetyki Baczyńskiego? No to dla ciebie rzecz najbliższa w ogóle, bo Moja droga do Norwida powinniśmy zatytułować tę część Moja droga do Baczyńskiego. To jest absolutnie osobista wyprawa twoje badania. Tak, trudne, bo myślę sobie, że w ogóle badania komparatystyczne też, ja się nie zastanawiałam nad tym wcześniej, bo czytając Baczyńskiego, jakby prac, w ogóle bibliografia dotycząca badania intertekstualności czy różnych śladów innych poetyk, czy korespondencji treści, tak, między poetami, tego jest rzeczywiście, tych tekstów jest bardzo dużo. Taką książką, troszkę odbiegając, tak, od chwilowo tylko, dygresyjnie od twojego pytania, gdyby sięgnąć do chwili bez imienia Stabry, to by się okazało, że nie ma Baczyńskiego w Baczyńskim, tak, troszkę, myślę sobie, że jakby... Natomiast Baczyński jako tak, jakby jego sposób obrazowania, ale też dla mnie tym sposobem były właśnie szukanie jakby od tych koncepcji, które bardziej kierują uwagę na pewną uniwersalność przekazu, na poezję jako rodzaj komunikatu. Akurat Baczyński sam takie ślady swoimi wierszami czy komentarzami, tą swoją fascynacją pradziejowością, trwaniem, początkami życia, witalnością, on to zainspirował tak naprawdę. Ale myślę sobie, że taki powrót troszkę do źródeł, szukanie źródeł takiej wyobraźni, takiej symboliki i pewnej uniwersalności tego jest przy zachowaniu z drugiej strony krytycyzmu, który Baczyński ma i braku uproszczeń.
tak norwidowsko też patrząc, to warto byłoby może po prostu czytać Baczyńskiego, powiedziałabym tak, bo Baczyński ma to do siebie, że łatwo przylega do niego legenda, której pewnie sam by nie chciał. I indywidualne, swoje własne, ale oparte na krytycznym odbiorze i takie rzeczywiste wczytanie się w te teksty, no, myślę sobie, że może być zwłaszcza dzisiaj, już w naszym kontekście, bardzo, bardzo cenną sprawą. Tak, bo Baczyński nie upraszcza, Baczyński nie dzieli. Baczyński każe zadawać sobie najtrudniejsze pytania o jakość swoich wyborów etycznych, moralnych. I warto popatrzeć na te wartości, których on broni. Więc chyba myślę sobie tak, że nie wiem, z kim można by go zestawić, powiem szczerze. A może jakaś dobra praca o intertekstualności Baczyńskiego? Bo mówimy o Norwidzie, ale na każdego z nich z osobna wpływają Czechowicz, Gałczyński. Tuwim. I chyba Tuwim i Baczyński to Baczyński również... z Tuwimem bardzo długo biega, on się w ogóle rytmem fascynuje. I jakby kwestia rytmu i tego trwania, myślę, że też jest dla Baczyńskiego bardzo ważna. I namysł nad rytmem, nad w ogóle pulsacją, która jest w tekście i jakby też w kategoriach trwania, bo jakby patrząc, wychodząc od koncepcji takich bardziej na styku antropologii kulturowej, ale też psychologicznych koncepcji, tego jak rodził się język, dlaczego, jakie były początki takie w filogenezie. Antropogeneza jest powtórzeniem filogenezy, tak według zasady rekapitulacji. Więc zastanowienie się nad tym, jak rodził się język, dlaczego rodził się język, ale nad procesami, które tutaj były bardzo ważne, jak kategoria mimetyczności, naśladowania, autoekspresji, budowania znaczeń, bycia z drugą osobą, nie tylko bycia tak jak ona, ale też tej wspólnotowości. To jest coś, co w tej poezji jest bardzo widoczne. I rytm takich wymian, które są podstawą rozwoju filogenetycznego języka, to jest też oscylowanie między byciem a niebyciem. Wtedy, kiedy jest pauza między ruchem, między dźwiękiem i spodziewamy się, że będzie coś innego, to jest dokładnie tak jak doświadczenie niemowlęcia we wczesnym kontakcie. To buduje poczucie trwania, prawda? To buduje tę nadzieję na to, że coś będzie dalej, to oswaja lęk, to chroni przed poczuciem bezradności i samotności. I poezja Baczyńskiego moim zdaniem w dużej mierze o tym jest, jak sobie radzić z tą bezradnością. Według Baczyńskiego, w świetle jego komentarzy, po to też jest religia trochę, żeby sobie radzić z tą bezradnością. I może gdzieś wokół takich wątków. A polisemia, bo to jest bardzo istotna kategoria w wypadku Norwida, wieloznaczność, gra dwuznacznością. Semantyka poetycka Norwida na polisemii, na homonimii jest zbudowana. Czy u Norwida, czy przy Baczyńskiego jest pewna wrażliwość wobec pracy na znaczeniach, twoim zdaniem, czy piętro semantyczne, nie tylko prozodia? Jak najbardziej. Jak najbardziej, bo to się bardzo, to jedno nie gra bez drugiego, to znaczy myślę sobie, że trudno pewnie pełnię tych znaczeń skonstruować sobie w takim poetyckim dialogu odbiorca-autor bez uwzględnienia tych dwóch poziomów, bo często znaczenie słowa, które z tych znaczeń wybrać, który odcień wybrzmiewa, które piętro, tak naprawdę znacznikiem tutaj będzie rytm tekstu. Baczyński tym bardzo operuje. Dziękuję. Dziękuję, Elizo. Również. Myślę, że nasz czas dobiega końca. Myślę, że powinniśmy oddać głos Państwu. Mam nadzieję, że są jeszcze Państwo z nami. My tutaj nie mamy były możliwości. Pytania. Były pytania, tak? To ja już otwieram nasz punkt zbiorczy, gdzie powinniśmy te pytania śledzić. I już czytam na głos. Będziemy próbowali odpowiadać. Pierwsze pytanie. Dzień dobry. Czy jeśli Norwid jest inżynierem losów Baczyńskiego, to możemy wskazać jakiegoś twórcę, dla którego Baczyński w sztafecie pokoleń pełni taką rolę?
Spróbujmy nad tym się chwileczkę namyśleć. Albo też przeczytam, jeżeli pozwolisz, przeczytam wszystkie pytania. Tak, no, zastygłam nad tym pytaniem, bo bardzo to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo za nie też osobiście dziękuję, bo mam o czym sama dla siebie też pomyśleć. Nie wiem, Karol, może się pojawią też Państwa pomysły na ten temat. Jesteśmy ciekawi Państwa pomysłów, to naprawdę bardzo trudne pytanie. Drugie pytanie. Jestem zupełnym laikiem w kwestiach, które poruszają rozmówcy, dlatego zapytam, czy gdzieś w twórczości Baczyńskiego są odwołania do Norwida. To możemy, Elizo, dla porządku za chwileczkę wymienić. Tak, możemy. Trzecie pytanie. Dzień dobry, czy mogłabym prosić o rozwinięcie tematu Baczyński ateista? To ciekawa perspektywa. W swoich lekturach bliższa jest mi raczej perspektywa Baczyńskiego poety religijnego, u którego głęboka wiara jest podstawowym źródłem nadziei. Jaki etap twórczości Baczyńskiego wskazuje na ujęcie ateistyczne i jak może być ono rozumiane? Czy można zastosować je również do późnego Baczyńskiego? To może pierwsze pytanie zostawmy na koniec, bo dobrze, na razie ja w bezradności zupełnej jestem, jeżeli chodzi o możliwość odpowiedzenia. Drugie pytanie o te odwołania, jeżeli chodzi o motta, w których Baczyński bezpośrednio odwołuje się do tekstów Norwida, to będzie to na przykład taki tekst Baczyńskiego, jak tam, gdzie się może najpierw nie odwołuje. Bardzo bym, myślę sobie, że ten wiersz Posąg juvenilijny z 1938 roku, ale też takie wiersze jak Światy z roku 1939, wspominane tutaj o miasto Jeruzalem Żalu z 1942 roku i tam z dedykacji Norwida, zdaje się, jest motto zaczerpnięte. Jest taki wiersz Piosenka z roku 1938, gdzie z Epos Nasz Baczyński czerpie. Takim norwidowskim wierszem też często jest określany wiersz z incipitem Czarne cheruby. On się od tego kołyszą, dokładnie. Na pewno Bohater z roku 42. To kolejny z epos naszej, ale tak jak tutaj padało wcześniej, to takie wpływy norwidowskie widać w takich wierszach jak Starość, Ciało, Wizerunek, Człowiek, Rycerz, poemat o Bogu i człowieku w Żalu Najczystszym. Tam myślę, że można się wpływów Norwida doszukiwać. Pewnie w wielu innych, to bardzo tak z naszej rozmowy przypomnianych wierszy i tak z głowy. Wszystkie te, które były wymienione, nie pojawiły się tam te, których Baczyński nie cytował też Norwida. Cały tomik w Żalu Najczystszym, który przygotował dla swojej żony Basi, też miał dodatkowo przez niego wpisany cytat z Norwida. Jeżeli chodzi o poematy, może to powiedzmy, kwidam, jak nam się zdaje i nie tylko nam, ale wielu badaczom wyce między innymi wybrzmiewa w poemacie o Bogu i człowieku i rysów fulminanta, poematu fulminant, to jest poemat właśnie o czynie zbrojnym w wyborze wybrzmiewa być może też wielkość i Spartakus, tak twierdzi Przemysław Dakowicz. Wybór w każdym razie jest skonstruowany z tych wierszy Norwida rycerskich, gladiatorskich z poematu. To chyba te, które nam na ten moment najbardziej tak przychodzą. No i pytanie o religii. Tak, to jest w ogóle szalenie ciekawe zagadnienie, bardzo złożone, bo rzeczywiście to niezwykłe, że lektura tych wierszy prowadzi do w pierwszym odbiorze. Tam jest tyle odwołań do historii biblijnej,
Tyle jest tych wierszy religijnych i one są jakby symbolika tych wierszy, figury w tych wierszach są zaczerpnięte z chrześcijaństwa, katolicyzmu wręcz. To jest krąg, który był Baczyńskiemu bardzo znany, dlatego że jego mama była gorliwą katoliczką. On się wychowywał w domu od strony mamy o takich tradycjach, więc on te teksty doskonale znał. Natomiast z rozmów z samym Baczyńskim, zapisanych, zapamiętanych, wiele z nich, tych wspomnień, można odnaleźć w zbiorze Żołnierz poeta czasu kurz. Tam na przykład jest takie wspomnienie Marcina Czerwińskiego, który pisze, że dopiero około roku 43, tutaj odwołując się do tej późnej twórczości, Baczyński sam o sobie powiedział, że z orientacji takiej ateistycznej przeszedł na metafizyczną. Natomiast jego bardziej fascynowało pewna symbolika, która bo jak się przyjrzymy, to on bardzo mocno po swojemu też opisuje, mamy kategorię krzyża, jest postać Chrystusa, ale jak w różnych wierszach różnie przedstawiana, natomiast no jest postać niezwykle symboliczna, tak, i jest mocno osadzona też w takiej kulturowej wiedzy. Bardzo często będzie scena narodzin Boga i małego Chrystusa w relacji jakby Matki Bożej. I wiersze potem typu do Matki Boskiej, właśnie już te późne. Trudno interpretować symbolikę tych wierszy w oderwaniu od w ogóle od świata poetyckiego, świata symboli i figur poetyckich Baczyńskiego. Więc sam Baczyński na przykład bardzo był poruszony i bardzo głęboko przeżywał Jasełka. Takie jego bardzo kategoria ludowości, tej prostoty przekazu, tej prostoty, która jest niezwykle głęboka, tak, która jest niezwykle pojemna. Historia, to o czym mówiliśmy a propos Norwida, to piękno, dobro, budowanie też swojej aksjologii, bardzo mocno z takich pierwotnych scen Baczyński wywodzi, ale dla niego to są właśnie takie sceny bardzo symboliczne, pierwotne. Natomiast w życiu prywatnym to, co wiemy ze wspomnień, on samego siebie uważał za osobę długo niewierzącą, na pewno znaczy osobą poszukującą absolutu, tak, która kwestie etyki szalenie serio traktowała i co widać po tej poezji. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o figury poetyckie, te zaczerpnięte ze świata religijnego, to był jego podstawowy krąg po prostu, więc wyobrażeń, symboli, też do kontrastowania, tak, ten białość, czy biel i jasność anioła, piękny wiersz z szopką, jakby kontrastowanie tego, co jest warte ocalenia, tego, co jest sakralne, niekoniecznie, jakby ta sakralność też jest rozumiana wielowarstwowo, a propos polifonii tutaj, tak, polisemii. I w tym kontekście trzeba te wiersze czytać, jeżeli się chce być wiernym samemu Baczyńskiemu. A Baczyński w swoich rozważaniach, komentarzach od autorskich do tekstów zaznaczał, że religia jest taką odpowiedzią na bezradność. Jedni szukają w bezradności religii, drudzy postaw metafizycznych. On, jeśli wierzyć tym wspomnieniom cytowanym, no to w 43 roku wybrał kategorię metafizyki. Natomiast symbolika chrześcijańska doskonale wykorzystanie Boga, tego, który jest ciągle zabijany przez człowieka, czyli tej nieskazitelności, tego dobra, tak, tego pilnowania sakralności życia, tego przykazania nie zabijaj, jak najbardziej było mu bliska. Nie wiem, czy to wystarcza odpowiedzi. Przypomniało mi się, może się mylę, ale już w kontekście tej kwestii religijności tego pokolenia, może coś o Chestertonie wspomnieć. Czy Stanisław Baczyński nie przekładał Chestertona? Nie mam pojęcia.
Mam takie wrażenie, by jego opowieść o świętym Franciszku zbudowała jakby nowy model chrześcijaństwa. Ten chestertonowskie chrześcijaństwo rzeczywiście i ta figura świętego Franciszka Chestertona była bardzo ważna dla poetów, ale no, z kręgów sztuki i narodu Wojciech Mencel między innymi napisał poemat o świętym Franciszku. Miałem wrażenie, ale nie zdążyłem tego sprawdzić, czy Stanisław Baczyński któryś z pism Chestertona Możliwe. Natomiast na pewno nie będzie Baczyńskiemu blisko do takiego myślenia, no jakby mesjanizm romantyczny i w ogóle pomysły romantyczne, myślenie czy wykorzystywanie figur czy tematów, wątków, motywów religijnych, czy samej wiary do tego, żeby myśleć o kimś jako o sobie, czy o grupie, czy o narodzie wybranym, prowadzi do bardzo niebezpiecznej dla Baczyńskiego kwestii, do mówienia o gorszym i o lepszym, do wprowadzaniu podziału. I to jest coś, co jest Baczyńskiemu bardzo obce, więc on na pewno nie będzie z takim myśleniem sympatyzował. No i zostaje to ostatnie pytanie. Jeżeli chcesz, mogę zacząć, bo moja odpowiedź będzie negatywna. Zacznij, bo ja nie mam pomysłu, po prostu nikt moja mi nie przychodzi do głowy. Będzie głodu. Negatywna, ale podbudowana. Potem Eliza na pewno coś doda, bo pytanie wyzwala refleksję. Ja, proszę Państwa, myślę, że ta figura Norwida jako inżyniera losów to specyfika tego pokolenia, roku 1920. Ja nawet nie mówię o ich gruntownym wykształceniu, które sprawia, że absorbują literaturę zupełnie inaczej w doświadczeniu wojny niż my. O tym gruntownym ich wykształceniu naprawdę można by bardzo wiele powiedzieć. To pokolenie ma ogromną i erudycyjną wiedzę i nie chodzi tutaj wyłącznie o na przykład podziemną polonistykę warszawską, która rekrutuje poetów kręgów wojennych. Baczyński zresztą na zajęcia podziemnej polonistyki chodził w kratkę w każdym razie, gorliwie chyba przez pierwszy semestr, a w kolejnych semestrach pojawiał się już incydentalnie. Takie mam wrażenie. No, na pewno się pojawiał, znaczy najbardziej pojawiał się na proseminarium z poetyki i historii literatury u profesora Adamczewskiego. Poza tym już opuszczał. Tak. U profesora Adamczewskiego musiał być. Spójrzcie Państwo na przypadek Józefa Konrada. On naprawdę staje się inżynierem losów tego pokolenia. I to z jednej strony widać na przykładzie poetów wojennych. Konrad i Lord Jim staje się patronem Powstania Warszawskiego. Pisze o tym między innymi Stefan Zabierowski, ale Konrad jako autentyczny inżynier losów tego pokolenia ujawnia się potem, kiedy okazuje się, że jakby w rodzaju doświadczenia konradowskiego odbierają wojnę pisarze tacy jak Jan Józef Szczepański czy Jerzy Andrzejewski, którego Popiół i Diament jest przecież z jednej strony rozliczeniem z Norwidem przez tytuł, a z drugiej strony rozliczeniem właśnie z tą etyką konradowską. Więc Konrad też pasuje tu doskonale jako inżynier losów, doświadczenia wojennego, jako pewien nauczyciel dojrzewania. Więc ja bym raczej powiedział, że to jest specyfika tego pokolenia, że ten przypadek Norwida, który awansuje do tego stopnia, że staje się częścią jakiejś wewnętrznej paidei, jakiejś formacji duchowej. To jest ogromny głód, nie wiem czego. Słowo wzorzec mi tu nie pasuje, bo tu nie chodzi o wzorce. Poszukują tu czegoś w rodzaju uniwersalnego modelu doświadczenia, jakie może dać tylko literatura, który pozwala im bądź to wpisać swój los w losy uniwersalne, to jest przypadek Lorda Jima, bądź to rozwiązać graniczne dylematy biografii, jak przypadek Norwida dla Baczyńskiego. Ja wiem, Elizo, że ja w tej chwili potężnie generalizuję, bo dla Baczyńskiego to była bardzo indywidualna lektura, ale... Ja też troszkę chyba inaczej rozumiem to pytanie, bo czy po Baczyńskim moglibyśmy wskazać poetę, poetów, dla których Baczyński... Brzmi nie,
Bo było to doświadczenie tak precedentalne, że wynikało absolutnie z momentu Natomiast dziejowego. ja się zastanawiam, czy jakieś motywy Baczyńskiego, na przykład, czy one są żywe rzeczywiście gdzieś do jakiejś poezji powojennej i szukam w głowie i nie. To jest też istotne pytanie, tak. Ale trudno mi powiedzieć. No na pewno ta poetyka jest jedyna w swoim rodzaju i chyba dla wszystkich do namysłu. Ktoś, ten z Państwa, czy ta pani, czy ten pan, ta osoba, która zadała to pytanie, Ciekawe. bardzo, bardzo ciekawe tutaj kij w mrowisko i mamy wszyscy do namysłu po prostu. Mam to samo odczucie, co Eliza. Bardzo trudno jest znajdować transfer motywów z Baczyńskiego w literaturze później. To również może świadczyć o jego wyjątkowości, ale także i o pewnym rodzaju piedestalizacji tej liryki, która z pewnością nastąpiła. To był ewenement. Wydanie Wyki i Anieli Kmity Piorunowej, to nikt z nich, Wyka, nie spodziewał się, że Baczyński okaże się poetą tak trafionym, odniesie taki sukces, odpowie tak bardzo czytelniczym zapotrzebowaniom w latach 60., że stanie się bardem poezji wojennej. Na dobrą sprawę. Jeszcze sprawdzę, czy mamy jakieś dodatkowe pytania. Nie, już nie mamy. Myślę, że odpowiedzieliśmy chyba na wszystkie i też tutaj mocno, jeżeli Państwo wytrwali z nami do końca, to niemalże poza czasem. Bardzo gratulujemy wytrwałości. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność, za wytrwałość i cierpliwość. Dziękujemy Państwu. O kolejnych spotkaniach będą Państwo informowani na serwisach internetowych, również na stronach Facebooka. Jeżeli mam komuś oddać głos, to proszę mi dać znać. Proszę mi przerwać. A jeżeli nie, to przychodzi nam Państwa pożegnać, po prostu podziękować za wspólny wieczór, który okazał się połączeniem dwóch perspektyw. To nie był wyłącznie wieczór norwidowski, ale bardzo dziękujemy Elizie, że dzięki temu zyskał nową jakość, bo to rzeczywiście niecodzienne zbliżenie i niełatwo się o nim mówi, a poświęciłaś nam nie wiem ile czasu, bo komórka nie pozwala mi patrzeć na zegar, ale czuję, że bardzo dużo. Nie wiem ile czasu, żeby te relacje ponad półtorej przybyć. Godziny, ale minęło szybciutko. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za tę rozmowę, Karolu, Państwu za obecność, za te inspirujące pytania i pozostaje nam życzyć dobrego wieczoru i spokojnych, dogłębnych lektur. Przyłączam się do życzeń Pani Elizy. Dziękujemy Państwu, życzymy Państwu zdrowia, spokojnych świąt wielkanocnych i dobrych spotkań z Norwidem i Baczyńskim. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Prowadzący spotkanie uśmiechają się. Szkic z wizerunkiem Cypriana Norwida. Napisy. Dziękujemy za obecność. Było to trzecie spotkanie tematyczne z cyklu Moja droga do Norwida. Fundacja Muzeum Norwid, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie, WWL24. Grafika przedstawiająca Cypriana Norwida. Napisy. Dziękujemy za obecność. Było to trzecie spotkanie tematyczne z cyklu Moja droga do Norwida. Thank you.
Loga, Powiat Wołomiński, Fundacja Muzeum Norwid, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wołominie, WWL24. Grafika przedstawiająca Cypriana Norwida. Napisy: dziękujemy za obecność. Było to trzecie spotkanie tematyczne z cyklu Moja droga do Norwida.